Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej cudownej serii Warhammera dwójeczki Vermintide. Jest ze mną Teo. Jestem. Jest Wercia. Jestem. I jest Precelek. Jestem. I się w ogóle na tej farmie zrobiło bardzo mrocznie i ja się boję. No. Przytulcie mnie. Chodź. Ojej. Może Teo, ty nie, bo tutaj przecież jest płonę, jak mnie przytulisz. Chodź, cię przytulę, chodź. Nie, bo ja już się palę. Ale to będzie ci ciepło, przyjemnie. Tu jest tak brzydko i taka plucha patrz. Mówicie, że konar mi zapłonie, okej. Okay. Tu jest przejście. Tu jest przejście. Ale nie da się przejść. Jest niewidzialna ściana. Macie. No, nie da się faktycznie. Oszukali nas. Oszukali. Grzyby! To przez te grzyby wszystko. Nam się tylko wydaje, że tam jest przejście. O nie. Rzadko bywasz tak cicho, elfko. To jest właśnie... elfem tu. No kto? Wercia. Właśnie nie zwracam zwykle uwagi na te dialogi i zwróciłam dokładnie na ten sam, co ty uwagę. Co to za smutne miny? Precel do nas mówi. Ja mam tu przejście. No właśnie, bawcie się, radujcie się. W sensie tam. Się w krwi naszych wrogów. Ja za Teo poleciałem. Ale tu jest jakiś znak w ogóle. Na lewo to do Usingen, a w prawo do Eilhart. A tu dalej nie idziemy prosto zobaczyć? Jak myślisz, Precel, gdzie są lepsze lożki? Aha. Mi się wydaje, że w tym Eilharcie, ale nie możemy tam pójść. O nie, no to cóż, to możemy iść tylko na szczurze lożki, okej. Okay. Znaczy, mi się wydaje, że w Usingen też mogły być fajne dziewczyny, ale chyba je zjedli. Ja miałam cichą nadzieję, że macie na myśli faktycznie lożki, jakieś katakumby, te sprawy. Nie no, żartuję, ale tak wiesz, obrót spraw, no wiem, żeby te lożki się przydały wszystkim, każdemu według potrzeb. Każdemu takie lożki, na jakie se zasłużył. Się coś jest ja na najlepsze zasłużyłem. Chodź, tu jest coś takie dziwne, niewidzialne. Gdzie? Albo mi się rusza ekran i tak, nie wiem. Takie jakby ciepłe powietrze, nie? No, jest coś. No. I tak musimy w tamtym kierunku iść chyba. O Jezu. Zwinność jest ważniejsza od stanu posiadania. Okej. Okay. O, że kto takie mądre rzeczy mówi. No ja. No chciałbyś tego. No moja postać tak powiedziała. Moja postać tak powiedziała. No, moja, wszystko. Słuchajcie, moja tak powiedziała. Moja. Moja była na miniaturce, hello. Ale ich tam jest, Boże. O, a tutaj się samochód pali. Wszystko się tu jara. No. Całe nasze plecy się jarają, słuchajcie. Ej, bo tu jest ten wir, trzeba uważać. Podka. Uważajcie, tyłu wciągniecie. Aha. O nie. Ups. Jak tam skoczyć? Nie mogę się tam dostać, no. Ale cię wyrąbało. O nie, nie. Nie, bo ja zaraz w to wpadnę. Gdzie jest ten mag? No właśnie, gdzie on jest? Bym go zabił. Nie no, goni mnie to. O, mam go, zabiłem go. No, to super. To jest podka, ale to chyba ja mam najmniej życia, a to sobie golni. O, a tam jest chyba mi kolejna. Assassin, czy nie? No, widzę go. Idzie. Nawet idzie, dwóch. Idzie. Jest! Ale w locie go zabiłem. A, nie mam już buławy i nie mogę ich tak łatwo przebić. Ej, dwóch tych pancernych, to jest Boże. No. Dobra. To jest w ogóle trochę klimat jak z pierwszego rozdziału, pierwszego Wiedźmina, tak jakoś. Kiedyś, tak. Bo mi się ciepło zrobiło. Oj. Cała płonę. Beczka. Ej, ale teoretycznie jak beczka jest, a ja tak płonę, to ona powinna wybuchnąć mi w rękach, prawda? No, powinna. O nie, ci też są jacyś Ej, tacy. Ej, znowu ginę, ale nie używałam przecież tego ataku, co jest? Biegnę. Ale wybuchłam i wszystkich zabiłam. Tak, no, zaliczyła ci praktycznie wszystkie kile. Pięknie, dziękuję bardzo. Golniemy. Będziesz miała teraz zielone te... No na pewno, odznaczenia. O Boż. To jest twój cel na ten odcinek pewnie. Oczywiście. Tu z lewej zaskakuję. Kto mnie tu ciśnie? Patrzcie, Bercia, co się beczka? Nauczyłam. Rzucić beczką. Czym to robisz? Zostawiłam sobie. Ale to...
Masz opcję, patrz, opcję. No. Przypisanie klawiszy. No. Tylko znacznik. Co? Tylko znacznik. Gdzie ty to masz? Akcję bohatera. Tylko znacznik? Mhm. No mam, nie przy... Ej, ja nie miałem w ogóle tego przypisanego, no, bo ale... To, ja też nie miałam. Oh my fucking god. A, babuszka. Nie wiem. Dobra, F1 niech będzie. Ja dałam pod Y. Zastosuj to! Nie krzycz na niego! O! Ale rypnęło. Zrobiłem swoją szarżę. The rings of fire. Dobra, wchodźmy do tej wioski całej, tego miasta. Bo tak stoimy pod tą bramą. Nie będziesz decydował, w co mam wejść. Nie mów mi, jak mam żyć. Jak to ja jestem kapitanem tej drużyny? Samozwańczym. Ja tu się domagam demokracji. Kto ma najwięcej zielonych znaczków? No kto? Ja! Ty to wercie masz tylko pchnij. Ja! Nie mam. Mnie się wydaje, że rządzić powinna Wercia i Beczka. To chociażby. No, no. Tak. Bym się Beczką nie wygrasz. Ja no. powinna. Ja się nie zgadzam. Weszłam na mur i spadłam. No a właśnie, ja, to ja... jest taki kapitan, nie? Zaprowadziłby nas na mur i byśmy za nią poszli i spadli. Ej, bo oni tam stoją w tym pokoju i coś tam robią, jakieś tajemne rzeczy. Chodź zobaczyć, co oni tu robią. Fap, fap? Chyba tak. O nie. Chyba sobie oglądali pitoki. Jezus Maria. Pitoki, w ogóle jaki tekst. Dobrze, nie TikToki. Jak to dobrze? Będzie go oglądali. Jak to dobrze? Ja nie TikToki. Proszę. Bardzo dawno ci nie wysyłałam TikToków. Dzisiaj nadrobię. Dobrze. Dobra. Recept dla ciebie tutaj. Ja mam takie pikantne. O. Takie hot. A, dziękuję. No, takie jak ostatnio. To jeszcze cię zbanują na tym TikToku. Jak nie, no bo takie... ja ich nie publikuję, ja tylko nagrywam i wysyłam. Znają. No. Ja nie wiem, ja nie dostałam. Dobra, to dzisiaj nadrabiam. Dostaniecie całą dawkę TikToków na grupie. Słusznie. Dobra, ja bym przygarnęła potkę, jak będzie jakaś na zbyciu. Dobrze. Na zapas. Nie wiem, gdzie tu... O, jest potka. Ale myślę, że najpierw to Wercja by przygarnęła, a nie na zapas. Nauczyłem się oznaczać. Dzięki Werci, dziękuję. Tu jest kolejna pota. Widzisz, jakim jestem kapitanem? Ja ci pomogłam. Pomogłam ci. To jest prawdziwy kapitan. Torgus prowadzi. Nie odzywam się już do nich. Prowadzi swoją grupę do, kurczę, do rozwoju, do improvementów. Tak. No w sumie Teo wiedziała od samego początku, jak oznaczać, i nas nie nauczyła. Ej, bo Teo uciekaj! O, powiem wam, że z każdej strony jest... Uż! Ała, ała, boli! Mnie też boli. Nie bij mnie! A gdzie oni? Ja będę widzieć. Ja mam bombę, ale chyba nie chcecie. Nie. Nie. No kuźwa! Kto ja zaraz zginę. Tylko Teo, bo Teo się pali. Wercia, ty zginiesz zaraz też. Nic nie zginę. Kapitanie. Tutaj, zobaczymy. Tędy. Patrzcie, tu jest amunicja. A ja muszę amunicja. Tu na górę wejść, zobaczyć. Tu jest amunicja. A tu jest co? Tu jest... O! Jest pota. Jest jeszcze jedna, jak ktoś chce. Wercia. Ja bym chciała, ale ja otwieram skrzynkę. Ale jest pusta. No to zapraszam do mnie. Poczekaj, bo jeszcze idę do góry. Ej, jak wszyscy zaczną teraz, słuchajcie, te znaczniki dawać, to nagle się nie połapiemy, który... co gdzie jest jakby, nie? Spoko, ja nadal nie umiem. Ale precelku, mogę ci z tym pomóc. Bercia! Co? Ej, ja czemu nie tu? Ale ja nie wiem gdzie. A tu, dobra. No bo ja na Wercie czekam, żeby wzięła sobie potę. Ale przecież Torgus ci oznaczył. Ale ja mam troszeczkę takie, wiesz... Aha. Upośledzenie. Ciężko jest. A to znam... O, tu jest dzieło sztuki, o. O nie. Gdzie jest dzieło sztuki? O nie, trzeba wracać.
Ja słyszę Maga. Gdzie jest? Ja zebrałem spoko. A ja się pytam, gdzie jest? Gdzie jest? Precel! Ciągnął mnie! Precel nas chyba olewa, słuchaj. Dziękuję. Tak. Precelku, gdzie było dzieło? Tutaj na tej drewnianej chacie na górze, ale jedno tylko było. No ale ono jest, każdy musi wziąć swoje. Aha, Boże, no to ja... Precel, mamy chyba 13 odcinek, czy któryś tam. Tu jest, słuchajcie, myślałem, tu. Myślałem, że leżą po prostu... Bomba? Bomba, no... Chyba ty jaja robisz. No tak wiesz, nie? Ale wiesz, ty nie ma rodziny 13 odcinek, ty się cieszy, że jest jakiś progres. No, umiesz oznaczać. No. No. I wiem, że gra jest brutalna i krwawa, nie? Dobra, mamy to. Idę dalej. Ja już tam byłam. No. Taki z ciebie szybki build? No mówię, tu jest ammo jakby, co? O! Wow. Ej, kto mnie tu od tyłu znowu? Czekajcie, tu są takie dziwne kółki. Kochani, jak to się dzieje, że ja znowu nie mam życia? To jest strasznie dużo amunicji. No bo ty, Wercia, nie patrzysz w ogóle, tylko lecisz i na ślepo bijesz. Nie, ja patrzę. Ja po prostu jestem dzielną, walczącą kobietą i ja was bronię wszystkich jako dobry kapitan. I po prostu tego nie doceniacie. Wercia, Wercia się wczuła. Uwaga, na górze! Na górze asasyn! Panie. Dzięki. Widzisz, jaki jestem... No. No, widzę. No. Tak, ja widzę. No, no. Przynajmniej ktoś potrafi to zauważyć. A, czekajcie, bo zcheatowałam grę. Chodzę po dachu. Jakie obleśne łóżko tu jest? Jezu! Co to znaczy, jakie obleśne łóżko? Tam nie ma. Nie ma, tam jakieś... nie ma plamy. Plamy ma, jest wytarmoszony. O Boże. Patrz to. Aha, ja bogini, kula z gazem? Tu można tak, ale tam można też schodami, ale... Gdzie ale wy wiesz, jesteście? Bo ja zgubiłem się. Bo ja zleciałem na dół jakby... Ja jestem... Ale tu można wejść, dobra, myślałem, że nie ma powrotu. Już, ja jestem na dole. Nie, nie, a dobra. To jest beczka. Nie tutaj? Fajnie. Chociaż jak wybuchnę ją na sobie, to umrę, ale no dobra. To jest jakieś w ogóle zejście na dół. Tam jest podka. To Wercia. Wybuchnie ją na kimś innym. Potka, potunia, potusia. O, jakaś, jakąś loskę znalazłeś, która się tak nazywa, czy co? No i jeszcze ta boczka we mnie wybuchła. Co się stało? Torgus, to na stówę byłeś ty. Jasne. Odłożyłam moją beczkę, zaczęłam pić potkę i nagle moja beczka wybucha. No Torgus czeka na twoją beczkę. Rozumiem, że jesteście wszyscy na dole. Jakoś tak się złożyło. Jestem w jakiejś piwnicy. A tutaj jest amunicja. No to akurat mi niepotrzebne, ale już biegnę. I słyszę hordę, jakieś wilko tutaj. Za mną biegnie, nie przejmujcie się. Duże beczki. O, słuchajcie, tu są zniszczone dzieła sztuki. Piętro niżej, oznacz. Oznaczyłem. O, widać, widać. Ale ładna sieczka. No. Pięknie. Jakby wygląda, jakbyśmy trochę malowanie zrobili. No. Dotrzyj do dworu barona. Czekajcie, a myśmy zaglęli w drugą stronę. No, barona. Nie było? Nie, nie było. Ja tu się tak rozglądałem. Patrzcie, tutaj stoją flaszeczki, a my ich nie możemy wziąć. No właśnie. Co za smuteczek. Ja bym się napił wińska. Ej, a tu jest jakiś ser. Serek feta? No to chyba też czuję jako... Assassin? O nie. Proszę? Dziękuję. A! Don't worry about? O ty dzido. O, panowie przyjśli. Słyszę jakiegoś tego takiego... O jest. No i ciągnie mnie. O Jezus, o nie. O nie.
pomocy. Ale ty tam jesteś daleko cię ciągnie, gdzie no ty tak jesteś? To jest, jak się pomocy samemu chodzi. No przecież idę, no poczekaj, no nie przyjdę. No pomocy. Słyszymy, słyszymy. Pomocy. Boże, się atencji domaga, ja nie wiem. Może mam piksel. No nie mogę, no. No on jest pod schodami. No. Zabiło mnie. No bo nie można... Nie, on jest na schodach. Nie, nie, spadł pod schodach. Ja go widzę na schodach. Zbagował się. Ja go widzę na schodach. No, a my niestety go nawet nie możemy trafić, bo u mnie jest poziom niżej. A no, strzelcie go do... O, wyciąga, wyciągam je dalej. Dobra. Poczekajcie, bo tu jest... Boże, co tu się dzieje? Zbagowało, jest jakby on, ty jesteś... Żyjesz? Tak, masakra, co to było w ogóle? Nie, coś się zbagowało, no nie można było nic zrobić. Jasne, zbagował się specjalnie, tak zrobiliście. No, ja w ogóle mam tak, że ja go zabiłem, ale on jest dalej oznaczony jako żywy. No, ja też tak mam. W sensie tu. No, na czerwono się świeci cały czas. Najważniejsze, że żyje. Ej, ale ładny jest ten twór. No ładne, ładne. Gildia sprzedawców sera. Ojej. To brzmi groźnie. Nie, dumnie brzmi. Betka. Chciałabyś do niej należeć, Bercia, do tej gildii? Prosta sprawa. I może by jakiś normalny, smaczny serek dali, a nie jakieś takie badziewie, co teraz sprzedają. Jakiś dziurą, wiecie. Przyniosłam ci. Dziękuję. Nie musiała na górę wchodzić. Dziękuję. Tylko no, niektóre są takie, że jak się je rzuci, to wybuchają. Ale to taka nie była. Dobra. Zastanawiałam się, czy jak ją wezmę w łapki, to wybuchnie i też nie wybuchła. Wow. Bercia. Teraz wybuchła. Bercia, ja mam piksel życia, nie chcę ci nic mówić. Ale ty tam 3 razy uderzysz kogoś i już będziesz miał. No właśnie, jakoś tak nie działa to. Nie działa niestety. Nie denerwuj się, twój kapitan o ciebie dba. Zginę zaraz. To jest trochę toksyczna relacja z tym. O, jest pota. Jest widzisz, Harry... mówiłam, że o ciebie dbam. Harry pota jest. Draco Malfoy. Ała. Ja jestem Harry Potter. Wielka pożoga. Myślałam, że tu będzie coś, jakaś książka. Co? Ja pierdzielę, pomocy. Oj, przepraszam, precelku, to nie ja. Ja nie też no. Nie. Wiem, że nie ty, wiem. Pomocy. Gdzie ty jesteś w ogóle? No nie wybiegaj tak do przodu, pomocy. To nie będziesz potrzebował pomocy. Ale to albo ty cały czas teraz tak wybiegasz do przodu, albo się cofasz. Jak no wybiegam do przodu? Ja po prostu się z nim leję to od 5 minut. No bo Torbus chce te kółka zielone. A tam nie jest ta miksturka tutaj. Nie chcę żadnych kółek zielonych. No i asasyn jeszcze. Lecelku, chcesz tą żółtą? Nie chcę nic mówić, ale wygląda na to, że będzie bosik. No o, chyba jest. Tak. Bo tu jest tyle... W opór jest tych mikstur. Mhm. I coś tu łazi. Jezu. Okej. Bierzcie sobie ten heal. Gunner is dead. Percie, wzięłaś, tak? Tu trzeba zeskoczyć chyba. Bez powrotu droga. No to już. Już? Rzucam bombę! Poszukaj czarnego prochu, dobra? Odsuwam się. Coś mnie boli, tylko jeszcze nie wiem co. O, mnie boli, dobra. W sumie jakieś rakiety. O, mamy jakiś znacznik w ogóle, że tam jest ten. No, mamy, mamy. To idziemy tylko do znacznika. No trzeba dookoła chyba. Musimy tak słyszę zerknąć w krzaki najpierw. No właśnie tak patrzę w te krzaczory, ale tu nic. Tu też nic chyba. O nie! Mag! Już. Dzięki. Ale to jest trolling, że to jest tyle tych krzaków i zazwyczaj nic w nich no nie. No i pewnie jest taki jeden, gdzie są wszystkie te książki. No. No.
Na pewno. Ej, tu jest jakiś ryneczek. Ryneczek Litmo. Ja idę gdzieś szukać książki na dach. A tutaj jest ten, oj. Ten. No, i to już biegnę. Jestem. To co mieliśmy znaleźć. A to załaduj jedzie. Wagonetkę. Jedzie. O, mam. Patrzcie, bo... Ale to trzeba trzy załadować. Tak, no. Jak Jezus, ja mam to położyć? Kubany mnie zrzucił. Postawiłem jedną beczkę jak coś. Tu jest fioletowa podka, Teo, jakbyś chciała. Zaraz chętnie przygarnę. Dobra. Na górze gdzieś, tak? Nie. Na dole, na dole, na dole. Nie, ja zgubiłem. Gdzie jesteście? Ja ich przy ryneczku biję. O dobra, ja mam beczkę kolejną. Masz, ja właśnie szukam beczki kolejnej, podnieś beczkę. Ja bym musiała użyć tej, którą mam teraz. Ojej. A to nie jest na czas w ogóle? Że, właśnie to nie jedzie wiem. Cały czas ten wózek. Nie, bo on chyba ma po prostu przejechać. Jeszcze jedna. Jak doładujesz, tak, to on chyba się kula po prostu do przodu, mi się tak wydaje. Tu jest gdzieś ta beczka, tu się wchodzi, tu jest gdzieś piwnica. Ona gdzieś w piwnicy jest, no. Zaraz, ja ją zaraz tu znajdę, ja no, już ją widzę, to ona tu jest, czeka na mnie. Mam beczkę, niosę ją. O, to dawaj, no, dobra, eskortujemy cię. I czeka na mnie. Czekaj, bo się zgubiłem, bo mi beczka bo... zasłania. Dobrze tobie. Ej, zgubiłem się. Że pragnę ją poturlać tutaj. Aha. Na wozie? Właśnie. Jej. Jak, pretelku? Dotarłeś? Nie mogę wyjść z piwnicy, czekaj. Jak nie możesz, ale co się stało? Masakra, nie mogę w niego trafić. Gdzie on jest? Tu są w schodzie. No, ale one są urwane. Oj. Oj. Ciężko. No. Dobra, to idziemy do nich. Idziemy. Następny. O ja pierdzielę, o, ja jaka... Wyjął moją beczkę. Wyjął ją. Zginął? No. Nie, żyje nadal. Kochani, bo... Teraz. Dobra. Idę. Ale no, beczka trochę wybuchła. Jak miałem stąd wyjść? Mamo? O, dziękuję. Aha, tu jest przejście, Boże. Jaka lama ze mnie. Macie tą beczkę? Nie, wybuchnęła. No to musi być jakaś inna po drodze. No czy ona się gdzieś indziej pojawiła teraz, tak? Tak. A, to nie jest takie proste. O, siema. Dobra, mam ją. Masz? Dobra. No. A tutaj nie wyjdziemy. Tam trzeba drzwi. Już. Możecie przyjść na fajerwerki. Dobra. Eskortuj wagon. Aha, czyli zaraz tu przyjdą jacyś. Panowie. Tędy wyjdziemy. No już biegną. A nie, to Wercia. Kurde, spadłam na dół. To dookoła przebiec. O Jezu, znowu ten strzelający, no. Załaduj i popchnij. No ale już jest załadowana. Nie trzeba. Aha. To wybuchnie? Nie wiem. Tak, ale na dole przy bramie. No. Ojej. Wow. Ucieknij. Rozumiem, że w tamtym kierunku, nie. Ale chyba z tak. Tego uciekamy, czy w drugą stronę? Nie no, tutaj. Czekaj, tu jest przejście jest? W prawo. W prawo? Ale myśmy stąd przyszli. No właśnie, nie ma żadnego znacznika. Dobra, tam bramę wysadzili, skąd nadbiegają potwory, tam. Okej. Okay. Naprzeciwko. O tu. Zgubiłam się chyba. No patrz po naszych znacznikach. O, już tam, dobra. Chyba w lewo. Chyba w lewo. Ojej, co lecą jakieś pocisku. O, szur starcza. No kurde, jak mnie ciśnie. Teraz zginę. Percia, też masz piksel. Wiem. Ja pocinam Wercię w ogóle. Proszę, mamy, że niby ucieknij. Tu jest leczące. Bierz Wercia. Uważaj, bo stoisz w ogniu, Wercia. Aha. Ła, ja też. Aha.
Idę tam, idę, tylko muszę się przebić, bo ja jestem blisko, jest. Jakby co. Co, podnoszę. Dobra. Dzięki. Ja się wylatę od razu. Ej, słuchajcie, ale pierwszy raz nie ma znacznika, gdzie jest wyjście, nie? Bo zawsze jest znacznik. Chyba, że coś się zbagowało. Nie, no na pewno nie. Ja próbuję ogarnąć jeszcze jakiś... Fotki. Na górze coś leży, słuchajcie, jest skrzynka ja na górze. Ja zeskoczyłem już na dół, nie wiem czy ja wrócę. O, jak to wejść? No właśnie, nie wiem. Ja też jestem chyba tutaj, nie stąd. A tutaj wcześniej, tam... Znalazłeś wejście? Tutaj jest zniszczone dzieło sztuki. Tutaj wcześniej, jak była ta dziura. Idę, o, oznaczycie. Ja już sprawdzę. A tam, my tam wejdziemy, jest Torgusz? Skrzynka. Nie, no wracamy po dzieło. Tylko, a nie, my nie wrócimy tam. No mówię, chyba, że nie wrócimy. No pusta, faktycznie. No dobra, to idziemy dalej. No my możemy tylko w dół iść, Wercia. O, a tu nic nie ma, nie? Ja mam informację, weszłam, moja postać powiedziała, this is the right door. A, no to spoko. Ale chyba tylko jednak nie co ta. Dalej? Chociaż na górę może. Myślę, że te. O nie, bo to jest zbyt skomplikowane jak na... To nie tędy powinno być chyba wyjście. Masakra, jak to się zrobiło tak labiryntowo, powiedziałbym. No. Nie wiem, jestem na dach. Ja jestem gdzieś na dole, nie wiem gdzie wy jesteście. No jest ja Teo, jesteś ze mną. Ciebie. No to chyba tutaj gdzieś. Bomba w razie W. Dobra, ja mam już jedną. Tak, tu jest mur rozwalony, więc wydaje mi się, że tu. Dobra. Bombę wam rzucam. No. Oj, nie wiem czy trafiłam. Chyba nie trafiłaś nawet. Ale intencje miałam dobre. O, widać znacznik, dobra. Widać most. O Jezu, proszę, jeszcze coś. Jej! Jej! Mamy to. Mamy to, dokładnie, tylko jeszcze czekam na precelka i Teo. Jej! Udało się. Ale zrobiliśmy bum bum. No, ładnie rozerwało. Pięknie. Imperium w płomieniach. To poczęli. No to teraz... 15 level. Ale no, słuchajcie, od jakiegoś czasu nie mamy ani jednej książki. Tak, no, masakra. Matko jedyna. Nie tylko skoczył poziom trudności tak w ogóle, że więcej tego od nas goni, ale też jest lepiej poukrywali książki. No. Żadnej kostki chyba nie było, słuchajcie, w tym levelu też. Nic takiego. Jedynie jeden update skrzynki do góry, nie? No. Dramat. Trzeba grać na ekspercie następnym razem. O, ukradłem ci trochę kółek. O, kto ma więcej? Się. Raz, dwa, trzy, ja a ja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Ale jest jakiś postęp, tak? No jest, jest. No bo ty masz 15 level dlatego. O no. Ale teraz ja też będę mieć 15 i będę mieć nowego skilla. O, tak jak każdy z nas. Wszyscy będziemy mieli. No. Ale dobra, najpierw sobie otworzę skrzyneczkę. Żeby nie było i są jakieś chyba... O, nagrody też są w książce. Ja nie mam nic w książce. Ja mam wyzwania. Zabij jakiegoś tam gościa. Ja nie mam. Ja mam kilka do odebrania. Też mam kilka. Przeciwnicy mam tworzenie, stwórz... Aha, stwórz przedmiot mam też. A coś pomarańczowego ja mam. I mam jeszcze przetop przedmiot też. Znowu masz coś pomarańczowego. Aha. Serio? To jest niesprawiedliwe. No serio niesprawiedliwe. No, przez te beczki wszystko. Nie, to przez to, że jestem tutaj waszym liderem. No jasne, jasne. To są takie trochę łapówki. Ale fajne. O, też mam coś pomarańczowego. No nie! No, mnie też nie wypada nigdy nic pomarańczowego. Ja na razie nic nie mam pomarańczowego. Dopiero drugi przedmiot. Ja już mam dwa, ja chcę trzeci. Dajcie coś pomarańczowego. Carillion, about that last sojourn in Castle Drakenfels. Ale dziadostwo, nawet mi, słuchajcie, szary wypadł. Oj. No. Aż tak nie. Dramat. Pokazać mi to.
Dobra, może być to. To zostaje chyba 125. Też to jest duża różnica. Nie, to jest tylko 5. No to to zostaje, to zostaje. To zostaje i to zostaje. Dobra. Talenty. Pierwszy trafiony wróg zawsze liczy się jako zachwiany. A no tak, talenty. Wow! Mam coś takiego, że zwiększa całkowity poziom mocy o 7%. Procent efekt ten jest nakładany przez... No, jeszcze mam. No wziąłem to. I ile mam tej mocy niby teraz? To się nie... Chyba nie pokazało się, no. No dobra, ja wezmę to. Jak tam, kochani? A, dobrze. Całkiem spoko. Jezu, co jeszcze tu mam fajnego? Skończyliśmy na poziomie 272 w tej chwili. To ja mam 265. Ja mam 250. Mam 256. No to wszyscy jesteśmy na podobnym poziomie. No, mniej więcej. Zgadza się. Dobra, więc dziękujemy wam serdecznie za ten cudowny odcinek. Będziemy sobie kontynuować naszą przygodę następnym razem. Była ze mną Teo. Byłam. Była Wercia. Byłam. I był Precelek. Cześć. Pa, pa. Pa.